Mamo, znów widziałem potwora! Zaszlochał Taylor, uczepiając się spódnicy matki. W łazience! Gapił się na mnie przez okno! Kobieta zaczęła pocieszać młodego chłopca, wyjaśniając mu, że potwory przecież nie istnieją. Na pewno musiał to sobie wyobrazić. W porządku, odpowiedział, pociągając nosem. Jak u każdego chłopca w tym wieku, jego myśli bardzo szybko powędrowały gdzieś indziej. A mogę jutro wyjść na podwórko? Chcę się pobawić z innymi dziećmi. Przecież wiesz, że jesteś chory, kochanie. Wytłumaczyła mu po raz kolejny i wyciągnęła dłoń, by pogłaskać syna po głowie. Cofnęła ją w ostatnim momencie. Wyjdziesz wtedy, kiedy poczujesz się lepiej. Taylor pobiegł do swojej sypialni, by pobawić się samemu, a jego matka obróciła się w stronę milczącego męża, stojącego za rogiem korytarza. Nie mogę uwierzyć, że znów zostawiłeś otwarte drzwi do łazienki. Przecież wiesz, jak reaguje na widok luster.